ostatni odcinek vloga był setnym odcinkiem od początku mojego vlogowania. Czy powinienem coś teraz tutaj zaanonsować, jakoś oficjalnie wygłosić jakieś przemówienie? Pewnie tak, ale jakoś nie mam pomysłu, co to miałoby być. Ciągle myślę i się zastanawiam, co z tym vlogiem, w jakiej formule go prowadzić. Jakie tematy są najfajniejsze, najciekawsze i w sumie powiem wam, że chyba najlepszy odzew ze strony słuchaczy to mam z tych takich tematów dotyczących produktywności, aplikacji. Jak gadam o telefonach, to też jest, ludzie mi piszą, że jest fajnie. Albo w ogóle wchodzą w jakąś rozmowę, natomiast jak rozmawiam na temat tego, jak być dobrym liderem, jak dobrze prowadzić HR w firmie i tak dalej, no to tak jakoś cisza. Pewnie ludzie, którzy się tym zajmują, po prostu nie oglądają vlogów. Ale myślę, że setny odcinek vloga jest dobrym pretekstem do tego, żeby wam powiedzieć jedno. Większość poradników YouTube'owych mówi: bądź konsekwentny, bądź publikuj zawsze w tych samych momentach, o tej samej porze i tak dalej. I ja testowałem już na tym vlogu publikację 3 razy w tygodniu, 2 razy w tygodniu, teraz robię codziennie poniedziałek, piątek. Nie widzę żadnej różnicy, jeśli chodzi o zaangażowanie słuchaczy w każdym z tych scenariuszy, a to już trwa 7 miesięcy wszystko. Także myślę, że to nie ma aż takiego znaczenia, kiedy się publikuje, bardziej ma znaczenie, co się publikuje. Jak to jest z celami? Powinno się je upubliczniać po to, żeby czuć jakąś presję społeczną przy ich realizacji, czy nie? Nie wiem. No, mogę ci powiedzieć, jak to jest u mnie. Ja nie chwalę się publicznie celami. Po pierwsze dlatego, że nie potrzebuję tej presji społecznej do tego, żeby je osiągać. Po drugie też dlatego, że zauważyłem, że w moim życiu akurat jeżeli ja powiem coś na zasadzie: o, będę vlogował codziennie, to zaczyna od razu działać taki mechanizm, jakby życie chciało mi pokazać, co? Myślisz, że ci się uda? No to ja ci, kurde, pokażę, że wcale nie. A jeżeli siedzę cicho i po prostu zaczynam pewne rzeczy robić, tak jak na przykład zacząłem zmieniać swój styl życia, jak zacząłem się uprawiać sport i takie tam rzeczy, ja nigdzie nie musiałem na żadnych billboardach umieszczać tego, że no, zaczynam biegać. Po prostu zacząłem biegać. I biegam do dziś. Więc w moim przypadku to się lepiej sprawdza, jeżeli nikomu nic nie powiem, po prostu zaczynam robić. Druga sprawa jest też taka, że jeżeli się okaże, że w międzyczasie, w trakcie realizacji tego celu muszę robić jakieś tam dostosowania dotyczące tego, jak to robię, jak często, z kim, no to nie muszę ze sobą walczyć na zasadzie: o, zadeklarowałem się, że to będzie jakoś inaczej wyglądało, teraz wygląda inaczej, to po prostu robię te dostosowania, zmieniam i trudno. I widocznie tak miało być. Natomiast jeżeli na początku zaanonsuję, że o, dobra, będę to robił tak i tak, no to później jest mi, samemu jest się ciężej z tego wycofać, jeżeli widzę, że jakaś zmiana jest potrzebna, podczas gdy no zawsze zmiany są potrzebne, bo zawsze to, co nam się wydaje, to jest jedno, a jak życie wygląda, to jest drugie. Jeżeli interesujesz się czymś takim jak rozwój osobisty, no to pewnie już zauważyłeś, że są różne teorie tego, w jaki sposób powinno się docierać do celów, które się sobie stawia, tak? Ja uważam, że taką jedną z lepszych to jest dbanie o to, żeby w krótkim terminie wszystko się w życiu zgadzało. Czyli teorie takie pod tytułem pracuj do upadłego nad swoim biznesem, nad swoim
brandem, nad swoją marką, to wtedy będziesz miał rezultaty, to nie jest okej, okay, bo wtedy... Znaczy, po pierwsze wcale nie jest powiedziane, że wtedy będą rezultaty. Po drugie, wtedy człowiek się tak naprawdę wyłącza z życia na dłuższy okres czasu. A to chyba nie o to chodzi, tak? W sensie... Mało jest ludzi, którzy tak kochają wszystko, co zawodowo robią i kochają wszystko, co w swoim życiu robią. To jest trochę tak jak z pracą. Jeżeli ci się wydaje, że zmienisz pracę i znajdziesz taką, w której wszystko ci będzie pasowało, to jest nieprawda, tak? W każdej pracy będzie coś, co będzie słabe, co będzie nudne, co będzie wkurzające. W każdej pracy się trafi niezbyt mądry współpracownik i tak dalej, tak? No tak jak jest przekrój cały społeczny, w sensie statystyka działa w społeczeństwie, statystyka działa na wykroju społeczeństwa tak samo, tak? Także mi się wydaje, że w tych wszystkich takich pracach nad sobą ważne jest to, żeby nie zaniedbywać żadnego rejonu życia, tak? Czyli żeby na przykład pracując nad swoim zdrowiem nie zaniedbać rodziny. Albo pracując nad swoją karierą nie zaniedbać swojego zdrowia, tak? Żeby było wszystko. I to jest możliwe, oczywiście, że tak. Jeżeli wydaje ci się, albo ktoś ci powiedział, że to nie jest możliwe, to dajesz się nabrać. Zauważyłem, że codzienne bieganie zaczyna być dla mnie wyznacznikiem udanego dnia. W sensie takim, że jeżeli nie pójdę biegać, to jestem wściekły. A jeżeli pójdę, to o 7 rano już uważam, że dzień jest udany i że już jest spoko i właściwie to mógłby się już skończyć. Nie no, bez przesady, ale... No ale tak jest. Także polecam bieganie chociażby dlatego. Bo od razu dni są udane. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.